Panie kurde. Kto to wymyślił taką drogę? Nagrywam ten podcast niestety, bo cały materiał dotyczący wstępu został uszkodzony, uszkodził mi się, więc podcast, który słyszycie, jest nagrywany już po powrocie. No i okej, dobra, tytułem wstępu. Przypomnijmy, w 2020 Lasy Państwowe wyznaczyły w całym kraju takie tak zwane strefy bushcraftowe. Te strefy są jak gdyby dwojakiego rodzaju. W jednych można tylko nocować, a w innych można używać kuchenek gazowych. Bank danych o lasach państwowych, tam są mapy, są te wszystkie strefy zaznaczone i tak dalej. One są odróżnione kolorkami. No i okej, dobra. Wokół bliskiego sąsiedztwa Warszawy mamy cztery takie strefy, w których można używać otwartego ognia w postaci kuchenek gazowych. I te strefy od kwietnia tutaj objeżdżam po prostu i sprawdzam, jak tam jest. Do tej pory byliśmy w strefie nieopodal Pomiechówka, niedaleko Zalewu na północy. Byliśmy w Lasach Otwockich, w których nam się bardzo podobało. A tym razem jedziemy, no w zasadzie już byliśmy, nie? No ale skoro to jest wstęp, więc mówię, że jedziemy do kolejnej strefy, która znajduje się trochę na zachód od Otwocka. Mieści się na terenie Lasów Chojnowskich. Też są tam rezerwaty, lasy dosyć ciekawe, ale to później będzie o tym. Druga sprawa to na zbliżeniu wyskoczyły nam tutaj na południu zaznaczone takie trzy wiatki, co się dobrze składa, bo zawsze jak planujemy traskę, no to chcemy sobie wyznaczyć jakiś punkt, do którego zmierzamy, punkt docelowy czy coś, no i te wiatki tutaj stanowią taki punkt. Natomiast ciekawostka, że na mapie Google'a ta wiatka pojawiła nam się jako pole biwakowe. Pole biwakowe oznacza możliwość rozpalenia ogniska. A tak się składa, że od jakiegoś czasu no, chodziła za mną taka zachcianka po prostu takiej klasycznej kiełby z ogniska, jak na kolonii w dawnych czasach, czy tam na obozie. No i ustaliliśmy, że będzie to nasz punkt docelowy traski, że się tam rozbijemy. No. Teraz, jeżeli chodzi o skomunikowanie, to tutaj na mapce geoportal.gov.pl, gdzie jest infrastruktura jest dosyć bardzo dobrze zaznaczona. Jak widzimy, cała strefa mieści się między dwoma liniami kolejowymi. Tutaj od strony wschodniej mamy normalną linię kolejową. Jest trzy stacje, na których można wysiąść, żeby mieć blisko tam do tej strefy. Jest to Zalesie Górne, jest to Ustanówek oraz Czachówek. Od strony zachodniej mamy zaznaczoną linię kolei wąskotorowej. Też trzy stacje Runów, Szczaki z Złotokłos, Tarczyn, wąskotorowy Ruda. Z tym, że trzeba pamiętać, że między Tarczynem a strefą przebiega tutaj taka rzeczka. Ma do duże zakola, rozlewa się, więc jest to woda taka raczej stojąca. Dużo kanałów, dopływów i trzeba pamiętać, że tutaj przez tą rzeczkę są tylko dwie przeprawy. Jedna jest tutaj na północy, w okolicach właśnie, w okolicy miejscowości Głosków, Zielone, a druga bardziej na południu, to jest tutaj to miejsce. Teren nazywa się Łoś. No tak się nazywa, tak przynajmniej to wygląda na mapie. Nie wiem, czy to nazwa wsi,
czy coś, no i tutaj mamy, to są te dwie przeprawy, więc wybierając dojazd trzeba mieć to na uwadze. Zresztą szukając na rozkładzie, ja nie wiem, czy te linie wąskotorowe w ogóle, one jeszcze funkcjonują, nie? Bo jakoś tak, no nie mogłem na przykład znaleźć dojazdu do Tarczyna, no, innego niż PKS. No oprócz tego oczywiście autobusy też, no. W każdym razie ja zadecydowałem, że dojadę tam sobie pociągiem do miejscowości Zalesie Górne i z tego Zalesia po prostu tak przekrojowo sobie zrobię taki road po tej strefie, tam właśnie na to pole biwakowe, po to, żeby przejechać całe i je po prostu zwiedzić, no bo głównie po to tam jadę, żeby zrobić taki rekonesans tych stref, zobaczyć jakie to są lasy, jakiego typu i tak dalej, nie tylko po to, żeby tam po prostu się przekimać, no bo no generalnie w każdym lesie kima się w zasadzie tak samo, nie? Różnice są tylko związane z porą roku, no, że w lecie jest więcej komarów, na jesieni czy tam na wiosnę mniej. No i wybrałem sobie tutaj taką traskę na mapie turystycznej, na jednej z wielu takich map turystycznych ze szlakami sobie wyznaczyłem traskę i akurat wyskoczył mi po prostu szlak żółty, on się potem łączy z zielonym szlakiem i akurat właśnie wyznaczyło nam traskę, która przebiega przez te wszystkie trzy wiatki, kończąc się właśnie na polu biwakowym. Więc nie będziemy musieli tutaj używać jakiejś zaawansowanej nawigacji, po prostu sobie tak na pałkę pojedziemy zwykłym szlakiem turystycznym. Tam na tym polu biwakowym nocleg, ognisko i kiełbaska, a na drugi dzień wrócić inną drogą, tak żeby objechać również tą enklawę na północnym zachodzie z tymi rezerwatami. Tam jest na Google, ono jest widoczne, takie właśnie jeziorko, które mnie dosyć zaintrygowało i chciałem je zwiedzić, więc traskę sobie wyznaczyłem, ale mapa turystyczna mi tutaj traskę wyznaczyła nie taką, jaką chciałem, natomiast powiodła mnie tutaj po tym niebieskim szlaku wzdłuż tej rzeczki, co wydawało mi się dosyć atrakcyjną propozycją, żeby po prostu przemieścić się z jednej strefy do drugiej, no bo tu i tak nie ma nic. Ewentualnie jak ten szlak będzie nieprzejezdny dla roweru, no to tutaj droga 722 i już po prostu przez miejscowość Bogatki i cyk. Natomiast tutaj już po dotarciu do tej strefy wyznaczyłem sobie taką traskę, nie tylko szlaki turystyczne, ale ścieżki edukacyjne i właśnie jedna z tych ścieżek edukacyjnych tutaj wiedzie wokół tego jeziorka, które mnie zaintrygowało. Tu po prostu taki objazd od południa pętelką, potem cyk na czerwony szlak i z powrotem do Zalesia Górnego. No, na etapie takiego wstępnego planowania z mapką wyglądało to dosyć interesująco i ciekawie. No, no koniec tego gadania, wyruszamy. Zobaczcie. Czasy się zmieniają, lata lecą, a dworzec wschodni tak samo swojsko chujowy, jak przed laty. W babce jest fajne to, że można jarać na peronie. Jesteśmy w Zalesiu Górnym. Teraz tylko musimy wbić się na żółty szlak, tak jak było według mapki. No i idzie jechać już na camping, na miejscówkę obozowania. Ale zanim to nastąpi, musimy poszukać jakiegoś sklepu i kupimy sobie kiełbę na dzisiejsze ognisko. Jest jeszcze wczesna godzina, więc nie musimy się śpieszyć. Jesteśmy właśnie przy wjeździe do strefy bushcraftowej. To jest, słuchajcie, to żółty szlak. Droga zarośnięta. No, zapowiada się ciekawie.
Dobra, słuchajcie. Jesteśmy już we właściwym lesie, na terenie strefy bushcraftowej. Kiełba na ognisko kupiona. Właściwy trop, jak pies gończy, złapałem. No i teraz tylko pociskanie do celu, ku przygodzie. Cały ten hałaśliwy świat mamy już za sobą. No to pociskamy. To kurczę trochę za mało. W kwietniu, nawet w maju jeszcze to może wystarcza, ale w takie upały jak w czerwcu to wody trzeba zdecydowanie brać więcej. Okej, słuchajcie, pierwsza wiatka na naszej trasie. Jeszcze jedna, czyli już jesteśmy blisko. Można nawet kimać tutaj na tych ławkach, jakby się ktoś uparł, tylko nie ma tu miejsca na ognisko. Jak mi się pić zachciało. Zobaczcie, kurwa, obciążony rower. Utknąłem trochę tutaj w tym błocku. Jak to dobrze, że zmieniłem oponki. Z rowerkiem trekkingowym bym się tu obsrał. Słuchajcie, wiatka numer 2. Są tylko dwie buteleczki po piwie. Nie ma tak bogato jak tam. Nie ma map, które przekłamywały, ale jest coś z drugiej strony. No taka mapa ukryta, taka dla wtajemniczonych tutaj od drugiej strony. Raj dla rowerzystów. No to obczajmy. O! Nawet jest nasza trasa zaznaczona. Ten żółty szlak. Biegliśmy tak, 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 tak. Tu jest pierwsza wiatka. Proszę bardzo, i ona tu jest zaznaczona. Tu jechaliśmy. Tu były te przesrane... Nie, no chyba tak. Tu gdzieś były te przesrane drogi. Teren okresowo podmokły. Te takie przesrane drogi. Tu odbiliśmy na zielony szlak. I druga wiatka.
a nasze pole biwakowe jest tu. Dosłownie. Już tu na rzut beretę. Tu jest rzeczka, a tym szlakiem mieliśmy sobie przyciąć jutro tutaj do tego Chojnowskiego parku. Po dzisiejszym marszu mam trochę wątpliwości, czy iść tym niebieskim szlakiem, czy nie przyciąć po prostu tą drogą na przestrzał. Bo to jest na pewno pod boku. To jest wzdłuż jeziorka, bardzo fajny szlak i tak dalej. Ale ja nie wiem, czy z rowerem to jest dobry pomysł się tam pchać. Po prostu. No ale zobaczymy. Ojej, słuchajcie, jak zajebiście. Cały czas jest spadek i po prostu siedzę sobie i se jadę. Kurde, on jeszcze nabiera prędkości. Cholera. No i tutaj dojechaliśmy do Szlabanu. Dalsza droga jest tam, za tą ulicą. Kurczę, no już jesteśmy prawie na miejscu. A mieliśmy taki fajny spadek. Po prostu jechaliśmy bez pedałowania, na samym spadku. Dobra. Jesteśmy na miejscu. No kurde. Zostaję tutaj dzisiaj na noc. Zobaczcie. Patyczki do kiełbas. Nawet tutaj są. Ktoś zastrugał i to nie jeden, dwa. Tutaj jest tego więcej. Jaki jest prawdopodobieństwo, że sobie jedziecie gdzieś do lasu i znajdziecie już przez kogoś ładnie, pięknie wystrugany patyczek do kiełbaski? No małe, no. Śmietniki są bardzo dobrze. Ławki są ok, jest wiata. Kurczę, zobaczcie. Jest nawet woda. I to sporo. Mam nadzieję, że nikt tam nie naszczał ani nic. Zajebiście. Super. Się martwiłem o zapasy wody. No nie no, słuchajcie, no to jest fart. To jest, kurczę, wiecie, to się często nie zdarza, wiecie. Kupiliście sobie kiełbaskę, zaraz się nazbiera drewna. O ile też już ktoś tego nie zrobił. Nie nazbierał już drewna. Super. Dobrze. Dobrze, podoba mi się. No zanim jednak pójdę w las, to zagotuję sobie kawkę po przyjeździe, bo muszę się trochę napić po tej całej podróży. To jest prawie 5 litrów wody, żeśmy tutaj zostali. No i trzeba coś przegryźć drobnego. Sucharki bieszczackie, które są taką cywilną wersją wojskowych sucharów H2. I przecier pomidorowy. Z przecierem posmarowanym. A są wysokokaloryczne, takie zamiast pieczywa. No dobra. Słuchajcie. Teraz możemy właśnie obczaić ten niebieski szlak, którym mam zamiar jutro pociskać. Sprawdzimy. Tu mamy rzeczkę. A tą rzeczkę sprawdzimy. To jest woda. Czy ona jest pławna na przykład, czy się można w niej... Wiecie, ona jest zarośnięta tylko rzęsą. A trochę mokrowo, nie wiem jak tam dalej jest. No ale to jest najbliższy zbiornik wody. Zawsze można z tego uzupełnić wodę. Przefiltrować, przegotować. Także to jest przy tej wiatce, należy zapamiętać. To jest to.
szczerze mówiąc średnio. Jeżeli miałbym jutro tutaj z rowerem się przeciskać. Nie ma mowy. Z rowerem tędy nie przejdę. Czyli ten wariant nam odpada. Dobra, czyli na jutro plan B, czyli droga 7, tam nie wiem, 774 chyba. Ta szosa, przez którą dzisiaj tutaj przed chwilą przejeżdżaliśmy. Wiecie, też się tak zastanawiam, czy się rozbijać w ogóle, czy po prostu nie wyjąć tylko śpiwora. Bo generalnie pokusa jest, żeby sobie przekimać w taki upał po prostu pod chmurką. Tylko kwestia jest jedna, że jeżeli rozbijamy się w lesie, szczególnie liściastym, to tarpa czy namiot trzeba jednak rozbić nawet w dobrą pogodę. Bo tu nie chodzi o deszcz, nawet o wilgoć, tylko o to, że z drzew spadają właśnie kleszcze. No. I przed tym się właśnie trzeba ochronić. Dlatego właśnie nie lubię się rozbijać bezpośrednio tak pod drzewami. Ale nie wiem, może się na tej ławeczce przekimam. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Na pewno mam zamiar tutaj dziś nocować. No chyba, żeby około 8, bo to tak często jest, że w dzień jest spoko, a imprezowe bydło zwala się tak raczej późnym wieczorem. I może być niewesoło. No. Teraz widać, że tu byłem. Nie? Którą zabraliśmy dzisiaj po drodze z chubką, z której nie pamiętam, co się robiło. Myślę, że na jakieś 2-3 godzinki powinno wystarczyć. Nie chce mi się już rąbać więcej. Jak będzie trzeba, zabraknie, to dotnę sobie parę kawałeczków. No tak jak czułem, nie? Że czym będzie bliżej wieczór, to będą tutaj prawdopodobnie się pojawiać jacyś imprezowicze czy ktoś. Już dwie osoby, raczej dwie grupy. Tutaj przyjechały, ale moja obecność ich odstraszyła i pojechały dalej. No, to już kurwa ta niepewność. Wpadnie tu jakieś imprezowe towarzycho i będzie się trzeba po prostu stąd zwijać albo zaakceptować ich obecność.
No i niestety znowu cholera, zawsze przy rozpalaniu ogniska coś się musi dziać. Tym razem bateria. Wymieniłem baterię, okazało się, że też jest do dupy. Zapomniałem naładować, cholera. No i jutrzejszy dzień będzie chyba na kiepskiej jakości komóreczce. No bo nie widzę innej opcji. Coś jest, że zawsze jak rozpalam ognisko, to mi albo karta się kończy, albo bateria, jakiś taki niefart straszliwy. W jakieś pół godziny od rozpalenia ogniska pojawili się jednak goście. Kolej z laską przyjechał kamperem. No ale spoko, szybko się dogadaliśmy. Typ przekonał mnie szybko do siebie. Nie mam z tym problemu. Najbardziej obawiałem się takiego właśnie imprezowego bydła, jakichś małolatów, którzy by tam wparowali z gównianą muzą typu jakieś disco polo i robiliby pierdolnik, a tak w biwakowicze spoko. Zresztą miejscówka publiczna, każdy ma prawo z tego korzystać, nie jest niczyją własnością. No dobra. Nocka minęła dosyć spokojnie, nie licząc hałasów dobiegających z szosy i co chwilę startujących samolotów, które przelatywały nad głową. Koleś z kamperem zmył się jakoś tak bardzo wcześnie, o 6 rano. No i znów byłem sam. Jeśli chodzi o nocleg, zastosowałem patent, który roboczo nazywam motocyklowym bedrolem. Kiedyś może szerzej go opiszę. Mój ekskluzywny tarp za prawie 3 paki robił na tym wyjeździe za poduszkę. Najlepszy barłuk ever. Sprawdzony na wielu mopach, stacjach benzynowych i przy różnych parkingach. Najbardziej lumpiarski sprzęt, jaki można sobie tylko wyobrazić. No i teraz informacja bomba. Czy można zapomnieć śpiwora jadąc na biwak? Śpiwora, od którego praktycznie zaczyna się pakowanie klamotów na wyjazd. No okazuje się, że można. Ja zapomniałem. Na szczęście miałem biwi i spałem pod biwi. Po zwinięciu obozu zabrałem się i ruszyłem w dalszą drogę ową nieszczęsną szosą 722, tam do tego jeziorka, które koniecznie chciałem zobaczyć. No i zobaczcie tutaj teraz, to jest to właśnie, czego nienawidzę. Nienawidzę jeździć właśnie po ulicy, tam gdzie nie ma fajnych ścieżek rowerowych. Raz, że z zapleców wyskakują mi samochody, a dwa, że mam taką świadomość graniczącą wręcz z poczuciem winy, że swoją obecnością tam wkurwiam niemiłosiernie kierowców. Owo jeziorko, które tak gorąco pragnąłem zobaczyć, okazało się być
Generalnie cały las w tej strefie był podmokły, z nieprzebytymi czasami drogami, no i taki trochę dżunglowaty, z przewagą właśnie drzew liściastych, co stanowi swego rodzaju dosyć atrakcyjny teren, jeżeli chodzi o takie właśnie wypadniki. Oczywiście i tutaj nie mogło zabraknąć jakichś porzuconych obozów. Podejrzewam, że takie abandoned campy jakichś ortodoksów, survivalowców, to już teraz będzie stały element krajobrazu tych wszystkich stref bushcraftowych. Podsumowując, no, wypadnik był bardzo ciekawy, trochę inny od tych wszystkich. Sama okolica jest wymarzonym miejscem dla jakichś trajalowców, rowerzystów. No i generalnie to tyle. Nara.